Dzisiaj przepis na pyszne ciasto chocułka. Zaczynam od przygotowania ciasta kruchego. Do dużej miski wsypuję suche składniki, czyli mąkę pszenną, proszek do pieczenia i cukier puder. Dodane składniki chwilę mieszam. Następnie dodaję żółtka, śmietanę oraz masło o temperaturze pokojowej. Z dodanych składników zagniatam ciasto, wyrabiam tak długo, aż masa będzie gładka i nie będzie się lepić do rąk. Wyrobione ciasto dzielę na dwie równe części. Następnie z każdej z nich odcinam po 1/5 i wkładam do woreczków, a następnie przekładam do zamrażarnika. Pozostałe dwa kawałki ciasta kolejno delikatnie rozwałkowuję i przekładam na formę wyłożoną papierem do pieczenia. Następnie rozprowadzam rękami po dnie formy i wstawiam do lodówki na kilka minut. Z drugim kawałkiem ciasta postępuję tak samo. Później przechodzę do przygotowania bezy. Białka ubijam na sztywną pianę, później stopniowo dodaję cukier i ubijam dalej, aż białka zaczną się błyszczeć. Do ubitych białek dodaję partiami kisiel i wyrabiam dalej, aż składniki się połączą. Na schłodzone ciasto wykładam warstwę z dżemu porzeczkowego i posypuję połową pokruszonych orzechów. Jeżeli ktoś nie lubi dużych kawałków orzechów, to orzechy wcześniej można posiekać nożem. Na orzechy wykładam masę z białek i równomiernie ją rozprowadzam. Na ostatnią warstwę ścieram na tarce o grubych oczkach jeden kawałek zmrożonego ciasta. Całość wstawiam do piekarnika nagrzanego do 190 stopni Celsjusza i piekę przez około pół godziny. Gdyby ciasto z wierzchu za bardzo się zarumieniło, można je przykryć podczas pieczenia papierem. Po wyjęciu z piekarnika pierwszego ciasta z drugim plackiem postępuję tak samo. Teraz przygotowuję masę do przełożenia ciasta. Do żółtek, które zostały mi od bezy, wlewam pół szklanki zimnego mleka, wsypuję mąkę ziemniaczaną oraz mąkę pszenną. Dokładnie mieszam, aż do połączenia składników. Pozostałe mleko doprowadzam do wrzenia i wsypuję cukier oraz cukier waniliowy. Chwilę mieszam i wlewam wcześniej przygotowaną masę z jajek i mąki. Gotuję na małym ogniu, ciągle mieszając przez około 6 minut. Następnie powstały budyń odstawiam w chłodne miejsce do wystygnięcia. Masło o temperaturze pokojowej miksuję na najwyższych obrotach miksera, aż powstanie puszysta masa. Cały czas miksując, powoli dodaję po łyżce ugotowany i wystudzony budyń. Trzeba tutaj pamiętać, aby temperatura budyniu i masła były jednakowe, inaczej masa może nam się zważyć. Upieczony i wystudzony pierwszy placek przekładam na formę wyłożoną papierem do pieczenia. Gotową masę przekładam na ciasto i wyrównuję. Przykrywam drugim wystudzonym plackiem i delikatnie dociskam. Ciasto owijam folią spożywczą i przechowuję w lodówce. Najlepiej smakuje następnego dnia. Dziękuję za obejrzenie filmu. Proszę o subskrypcję, komentarze i oceny.